Państwa, łowy z ostatniego tygodnia pan Paweł dziś pakuje. To Państwo wszystko widzieli na widele w zeszłym tygodniu. Pan Paweł zapycha gdzie trzeba. No to szerokiej drogi owocnej. Dużo ciepła i miłości po drodze. Tęczowej urody. Paweł, bułkę jakąś zjedz, a nie o głodnym brzuszku cały czas. Na razie szerokie, cześć. GT Linex z panoramką. Piękne sztuki. Żeby teraz nie ruszył, bo ja pierdzielę. Romkowóz. Zakała rodziny. To był dobry dzień. Bardzo. Pan Paweł spokojnie. Tyrek. Czekaj. Danke. Na Jezus Maryjus. Świętus. Szanowni zebrani, plac kolejny. O! W tej lampie na radarze jeszcze dzisiaj chyba nie widzieliśmy. W head-upie i panoramie tym bardziej. Zadychę oddają? Raczej wątpię. A ktoś pytał, ktoś wczoraj dzwonił w takich sprawach. Bo się przypominał. 15 kamer. Dopytam, kto Esa miał życzenie nowego. Kto tu dzwonił? Proszę o przypominajkę, bo mam na ten plac namiar, bo tu kilka odkupiliśmy już w tym roku. Daj pan spokój, jaka sztuka rajdowa. Przejdę w sekcję suwową. Prosiakowo-suwowa tu jest taka. Chociaż Passat na RC na zwykłej lampie nie jest wcale suwem. Tu ktoś testuje CX-5. Te potwornickie Państwo już znają, zatem tu już troszkę stoją. Szef do roboty. Halo, boss. Na placyku jesteśmy, gdzie ostatnio padło BMW 5. 17 rok. Nie wersja G, ale jeszcze wcześniejsza. F. Stop, bo szukam komuś. Szukam dla kogoś. Rzut oka na guziki. Za nowy niestety, nie stać nas. 18 roczek, szukamy taki. Widzę, nie chcę białego ostatniego w życiu. Nic nie poradzi, że nie chcę białego, akurat są dwa białe. Gdzie moi łysi bez włosów? Talizman, ksywa, medalion. Oczywiście na placach jest namiar. Tutaj sprzedaję gości w tygodniu z 10-15, a odszacuję, bo co tydzień tu jest placyk pełen nowych samochodów. W GT Linie zawsze uroczy. W sporcie jest godzinka. V40 równie urocza. 18-19 rok Mondas. I 60, bo mała V-ka. Polo to jest mój kolor. Polo. Majtkowy, śliczny, klasyczny. Tam pieścinka fajna. Ciekawe co z pieścinką, bo i kółeczko, i 5 drzwi, i kolorek, i parkowanie przód, parkowanie tył. Ekobościk. Siedemnasty rok, powiada napis na szybie.
A to skubaniec. Ekobojścik domniemuje, że to jest jedyny powód wkręcenia wtyczki i wtyczki uchwytu na choinkę w tym aucie, w tym wozie. Lecimy dalej. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach karmy.